Siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i słuchajcie, no w poprzednim odcinku no wyszło jak wyszło, prawda? Wyszło jak wyszło, natomiast nadrobiłem to wszystko. Mam nadzieję swoją drogą, że wszystko jakby wypadało, natomiast dobrze by było pójść się przespać. Dobrze by było pójść się przespać, gdyż potrzebujemy, żeby był ranek. Potrzebujemy, żeby był ranek, żeby pójść sobie na spokojności do naszych kolegów Kowala i Kowala. W sumie nie wiem, czekaj, jeden jest Kowalem na pewno, a ten drugi czym jest? Może jakimś czeladnikiem albo coś takiego? Do następnego poranka. O, nawet nie musiałem w sumie żarcia żadnego zużywać. AP przywróciło, pięknie, ładnie. Dobra, mam nadzieję, że wszyscy ogarniają coś tam. Dobra. Tyk na dół. I ale ta Petra mnie zastanawia. Dalej nie ma z nią żadnego... Dalej nie ma z nią żadnej interakcji. To mnie zastanawia, czemu tak jest. Natomiast, no idźmy sobie do naszego kolegi Kowala. A teraz we dwójkę przy jednym piecu robią. A nie, myślałem. Hej, ty. Thorston. Nie ma takiej rzeczy, której bym nie naprawił. Dobra, słuchaj. Potrzebuję zobaczyć, co masz na stanie. 40 zręczności to wymaga. Ale obrażenia sieczne 60. No dużo więcej niż to nasze. Ale też są pałki. Też są pałki. Widziałem, że dużo ludzi pisze, że te pałki są dużo lepsze w tej grze. Więc kupmy sobie tą pałkę, bo ona nie ma dużej różnicy damage'a. Kupmy sobie tą pałkę i 35 zręczności potrzebujemy mieć. 35 zręczności. Ile mamy aktualnie? Czas na mnie. Aktualnie mamy zręczności 10. Czyli 25 zręczności potrzebujemy. 12 golda mamy. No tak, kurde, powiem, że może być ciężko, żeby to zrobić. Ale zręczność była do zrobienia u myśliwych chyba? Chyba u myśliwych. No a jednak wiecie, potrzebujemy tego, więc... Chyba, że u Folkarda mogę zrobić. A nie, ten ma tylko broń dwuręczną, dobra, to nieważne. Choć to i też się przyda. Bo faktycznie jak będziemy mieć tą broń dwuręczną, to maksowanie broni dwuręcznej będzie dobrym pomysłem. Natomiast zobaczmy, czy on może mnie tej zręczności nauczyć. 15 sztuk złota za 5. Potrzebujemy... Zdaje się, że... Dużo. Kurwa, niedobrze. Pokaż mi. Niedobrze, szczerze mówiąc. Żeby nie powiedzieć, że bardzo niedobrze. Dobra, trzeba mu coś posprzedawać. Co by mu posprzedawać? To surowe mięso szczura w sumie można mu na pewno sprzedać. Ulubiony piratów to nie. Tak patrzę, czy jest tu coś, co mogę faktycznie sprzedać. Ale to jest ciężki temat, nie? To jest ciężki temat, bo nie bardzo jest co tu sprzedawać. Ale tak sobie pomyślałem. Idźmy do naszego wuja, do domu. Ale wiem przynajmniej teraz, ile kosztuje. Czyli 15 za 5 potrzebujemy mieć 25 więcej, czyli 5 razy 15 to jest 75 zł potrzebujemy mieć. Mamy 28. To czemu mi tam wyświetliło, że ja potrzebuję 15 zł, skoro mam 28? What the fuck? What the fuck? Trochę dziwne to. No ale dobra, nieważne. Idźmy zrobić to, co mamy zrobić, czyli idźmy zrobić żarełko. Po żarełku pójdziemy je sprzedać. Pytanie, co ja mogę w ogóle zrobić, poczekajcie. Przygotuj posiłek. Możemy zrobić szaszłyki. Bo tego mamy tyle. Możemy zrobić rybę. Możemy zrobić słodką bułkę z jagodami. Możemy zrobić rosół. O. Zrobimy 18 tego. 2T. Tu akurat tylko jedno możemy. Jagodzianek możemy 4 dupnąć. Co tu jeszcze mamy? Zapiekankę farmerską. Zróbmy. Tu brakuje nam ryb, jaj, ścierwojada. O! O! Dobrze wiedzieć, że jaja ścierwojada też można sobie przerabiać. To się akurat przyda. Bo coraz więcej mamy, kurna, tych... Coraz więcej mamy, kurne, tych przepisów. To jest bardzo dobry... Bardzo duży plus. Nie bardzo dobry, tylko bardzo duży plus. No bo jednak... Może coś tam na tym za... Mike? O, pierwszy raz go chyba tutaj widuję. Wydaje mi się, że nie widziałem go tu wcześniej. Ale może faktycznie mi się wydaje. Dobra, czekajcie, ja sobie zapiszę. Żeby nie było znowu takiej lipy, jak w poprzednim odcinku, że ja coś odwalę i później trzeba będzie się zastanawiać, co z tym dalej zrobić. No bo jednak trochę czasu minęło, nie? Więc co jakieś 7 minut wypadałoby zapisywać. I wtedy wydaje mi się, że to będzie dość optymalne. No będzie 7 minut, żeby nadrobić, to nie ma tragedii. No a jednak, żeby nadrobić 20 minut, no to już jest dramat, nie? No to już jest dramat. Więc, a tu jakieś worki alabyna jeszcze są. Ej, ty. Dobra. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Zapiekanka, szaszłyk ze ścierwojada. Dla ciebie. 32 sztuki. Co? No dobra. Słodką bułkę z jagodami możemy. Dla ciebie. A po jednej sztuce chyba mogę sprzedać. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Dzięki. Masz. Dla ciebie. No ładny hajsik z tego jest. Ale po jednym mogę sprzedać, tak widzę. A, po jednym. No dobra. To dobrze wiedzieć, że po jednym daniu mogę sprzedawać. Ile mam? 152 zł? Ja 140 zł zarobiłem na tych 5 tych? Zajebiście. Zajebiście, tak szczerze. No tego się nie spodziewałem. No dobra. To idźmy w takim razie. Ile ja potrzebuję mieć? 35 zręczności, tak? Mamy 34 punkty nauki, no to nie powinno być problemu. Markus. Hej, ty. Ucz mnie. 5. 5. 5, 5. O kurna. O kurna. No dobra. O co chodzi? Tak sobie myślę. Całkiem pojętny z ciebie uczeń. Z takimi to aż miło pracować. Masz. Niech cię to motywuje do dalszego szlifowania umiejętności. Dzięki. O! Dzięki, stary. Ile mam? 75 zł, dobra. I 35 zręczności. Czy to już oznacza, że mogę... O tak! O tak! No i nice! No, teraz nieźle to wygląda z tą lagą. Dobra, ta mikstura zręczności. Premia do zręczności 3. Wartość 1500? O kurwa, i teraz nie wiem, czy lepiej to sprzedać, czy to brać. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! No czegoś takiego się nie spodziewałem. Czegoś takiego to się nie spodziewałem, nie? Serio. To jest gruby hajsik. Czy mamy w ogóle jeszcze coś tutaj, co możemy... W sumie to nic. Zarejestrowani handlarze, niebezpieczeństwo wokół wioski, bestia znów atakuje. Ale... Czekajcie. Aha, bo to jest misja, której się nie da... Dobra, okej. Okay. List zaadresowany do przyjaciela. Tego nie przeczytaliśmy finalnie. Gdy będziesz podążał tym szlakiem, szczególnie na siebie uważaj. Nikupcy twierdzą, że ich wozy zostały zniszczone przez jakieś ożywione kamienie, a przynajmniej tak na to mówią. Zakładam, że sieją takie plotki tylko po to, by mieli więcej klientów dla siebie. Ale gdyby jednak była to prawda, to pamiętaj, że do obozu drwali możesz dostać się idąc przez rzekę, przed łukiem skalnym wejdź do wody. Aha, no okej. Okay. Pilnuj amuletu jak oka w głowie. Czyli gra jakby mnie ostrzegła, żebym zrobił to, co zrobiłem finalnie, więc no wyszło jak wyszło, prawda? Tutaj się nie zrespiły te wilki, widzę, szkoda. Ale tak, mamy już lepszą broń, więc to jest duży plus. Mamy żarełka, więc to jest drugi duży plus. Natomiast ja bym chciał kupić tą mapę, ale na to nie mamy pieniędzy. Więc jest lipa. Ale udalibyśmy się może faktycznie do... Co to? A, na górze coś. Poszlibyśmy sobie tutaj na górę. O, może tak. Poszlibyśmy sobie tutaj na górę. Bo tutaj były jakieś ścierwojady te inne. Byśmy sobie je rozwalili. Ale tak się zaczynam zastanawiać. Nie lepiej by było teraz pójść zainwestować jeszcze w przerabianie tych wszystkich, wiecie, skór, gadów, sradów i tak dalej. Tylko na to potrzeba pieniędzy akurat. To jest największy problem. I dopiero wtedy iść tam na te zębacze i całą resztę, bo to by mogło być ciekawe w sumie. O! I te inaczej nawet wyją, co jest? Dobra, leśny ścierwojad. O kurna! Ja mam dużo lepszą broń. A ja mu nic nie zadaję, nie? Co jest? Dobra, to ja już wiem, że wcześniej byłby taki... O kurwa! On jest mnie w stanie zone-hitować. No nie bij mnie. Bydloku jeden. No nie, zabił mnie. No i tyle było. I tyle mnie było, słuchajcie. No trudno. Dobra, wczytajmy sobie. Ale, przypomniało mi się teraz. Daro mi napisał, na jaki dach trzeba się wbić. Na jaki dach trzeba się wbić, żeby znaleźć coś, co bardzo mi się przyda. Więc, w związku z tym, że tutaj i tak w tą stronę nie mamy za bardzo co robić, a do obozu drwali, umówmy się, na ten moment wydaje mi się, że nie ma sensu iść, dopóki nie powbijamy troszeczkę więcej hajsiwka, etc., etc. No to. Pójdziemy sobie tutaj. Przejdziemy sobie bokiem tych bagien. Bo tu wiecie, tu są topielce... Więc zawsze to jakiś tam dodatkowy hajsik by wpadł, który nomen omen nam się przyda. Więc trzeba to zrobić. Tak uważam przynajmniej. Bo tu są te topielce, nie? I czy tu coś jeszcze jest oprócz tych topielcy? A ogniste ziele gdzieś tam na górze. To znowu są te wygłodniałe cholerniki. Ale te wygłodniałe są... No przestań mi bić, gnoju, no przecież... Najgorsze jest to, że on hituje po kilka razy naraz, nie? Że on się nie zatrzymuje, jak hituje. No i dobra, gówno, żem zadał, jak zwykle. Chodź tym topielcem, chodź. Żebyś się tam utopił w tej wodzie. Dobra, pałką z daleka, cyk. O bydloku jeden. Kurwa, ta pałka taki kryty się robi? Bo tego też się nie spodziewał akurat. Dobra, tu jeszcze jeden kolega jest, to idźmy po niego od razu. Tylko szkoda, że te kryty częściej nie siadają, nie? I że za bardzo nie mamy wpływu na to, czy siądzie, czy nie. Tu jakiś trup jest. Co jest? No dużo HP straciłem na nim. No ale trudno. Rzeczny mirt. A, to ogniste ziele jest tam na górze. No dobra, to nic się nie stanie, przecież jak tu podejdę. Zwłoki. Jakiś mag wody. Kostur nowicjusza. Okruchy many. Przepraszam, rudy. Pergaminy. I otwieranie zamków. No to nice w sumie. Nie chciałem tak, tylko tu. O, właśnie tak. I ogniste ziele. Jest tu coś jeszcze? Tu jeszcze jest. Tam jeszcze coś jest. Kurna, no to... No to nice. Tego zielska jak najwięcej bym chciał zbierać ogólnie. Bo tak jak wiecie, czasami trafią się takie ziela, które są warte naprawdę dużo. To miedź, a nie mieć, to jednak lepiej mieć, nie? Bara, roślina lecznicza, weźmy sobie. Jeszcze coś? Chyba nie. Dobra, ale tylko tak, potrzebuję pół HP sobie odnowić. Więc weźmy sobie tą potkę już. Weźmy sobie jabłuszkiem, dogryźmy jeszcze. Nie ma to tamto. Zapiszmy sobie tą grę. Żeby nie było lipy za chwilę. Że się wywalę. I ogólnie w czystej teorii moglibyśmy się w sumie poruszać w stronę miasta. Choć misji mamy od groma, nie? Misji mamy od groma. Więc i to dobrze by było też porobić. Ale najpierw ten dach sobie zwiedźmy, o którym pisał niewidzialny. I trzeba by było wskoczyć... O! Przy okazji. A nie mam toporu drwala! Kurwa, sprzedałem. Każdego poranka, gdy słońce znów mówił, że tu na dachu. Ale tu nie jestem w stanie wejść. Wciąż otacza nas, gdy słońce przyświeca nam blask. Po zmroku do duchów zwracamy się, co mogą powiedzieć. Ja nie wierzę w to, że niewidzialny by mnie strollował w ten sposób. Czy prawda takiej ilości tipów, które dawał. Ślad, czy tylko odpowie nam wiatr? No ale tu nic nie ma. Jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Ewidentnie nic nie ma. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś. Skąd boska dochodzi mnie pieśń. No jestem na daszku. Głos harfy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon. Do winnicy. Do serca modlitwy śle kapłanki głos, gdy rosa opada na wrzos. No, powiem wam, że... Każdego poranka, gdy słońce znów lśni, no nie ma tu nic, co mogłoby mi się przydać. Uderza do drzwi. No nie ma tu nic, co mogłoby mi się przydać. Wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońce przyświeca nam blask. Więc jestem trochę zdziwiony teraz. Po zmroku do duchów zwracamy się, co mogą powiedzieć. Bo nie sądziłem, że będzie pusto tu. Znaczy odwrotnie, byłem w 100% przekonany, że faktycznie coś tu będzie, nie? Nie mam żadnego toporu drwala, no kurwa, no czemu ja to wszystko Czemu ja te rzeczy sprzedaję, nie myśląc o tym, nie? I czemu, tak swoją drogą, topór drwala jest gorszy od zardzewiałego toporu na przykład? Jakby gdzie tam logika jest w tym wszystkim? O nie, jeszcze we dwójkę będą atakować, no trudno. Dobra, ale te polne bestie... Ja jak biję, to biję... Nie, myślałem, że dwie naraz biję, no ale to nic z tego. To by było zbyt piękne, jakbym dwie naraz bił. Nic tu nie ma. A, tylko... Aha, one nic nie mają na sobie. Tu co jest? Ej, coś mi się... Łuk mi się znowu zbugował. Może dlatego, że nie mam strzał. Ale tu znowu te leśne ścierwojady są, nie? Czyli wiem, że tutaj nie powinienem iść, bo level nie ten. Jakby czajcie, o co chodzi. Level nie ten, już mi gra mówi wprost. Nie, nie, tu nie idź, bo tu dostaniesz na dziurę. Chyba, że mogę jakoś je ominąć i wtedy, ale to... Tak czy siak niewielki sens. Tak szczerze, z tą pałką... Jakoś tak mniej mam ochotę robić uniki. Co jest, no ze ścierwojadów też nic nie dropi? O co tu chodzi? Jakiś protest ścierwojadowy, czy co? Chodź tu, no. No chodź, paka. Dobra. Ale żarcie sobie narobiliśmy dużo, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby się dawać trochę okładać. Ścierwo, ja jajo chciałem. Ja chciałem jajo. Ja chciałem mimo wszystko jajo, a nie ścierwo. No, tam, po co mi po tym mięsie, tak szczerze mówiąc? Tam w sobie. Dobra, na pewno sobie zjedzmy coś. Rosół z resztek się przyda. Marzone mięso owcy sobie możemy wrzucić na ruszt. Na pewno możemy sobie zapisać. I zastanowić się, w którą stronę powinniśmy iść. Bo trochę tych misji ogólnie mamy. Tylko pytanie, co chcielibyśmy robić tych misji. Informacje ogólne, to mnie nie interesuje. Bieżące misje. Ostre jak brzytwa. A, to są te zębacze. Spłata długów. Sygnałowej zażyczył sobie ognika w zamian za stertę drewna. Zgaduję, że jest to jakiś rozgrzewający trunek. Co innego mógłby chcieć strażnik. Skąd ja tego ognika wezmę? Proszę mi powiedzieć. Niewidzialny liczy na podpowiedzi. Skąd tu tego ognika Holipa wziąć? Chyba że jak się przejdę, to ktoś będzie miał na to jakiś przepis. Albo po prostu ktoś będzie go miał. O czym mogę porozmawiać z Harrym na przykład? O niczym, dobra. Tu jest ten ziomek, co tam o tym szczurze ostatnio gadał. Czy coś nowego się na tablicy ogłoszeń pojawiło? Chyba tak. Chyba tak, bo to wygląda jak nowe rzeczy. Niebezpieczne trakty na wyspie Archolos. Niezmierzoności dech w pierścień widoków. Jednak bla bla bla. Rada Kupiecka Gildii Archolos. Dobra. Bestia znów atakuje. Pragnięcie kolejnego farmera. Mimo wielu poszlak wskazujących na podobny atak, co przyczyniło wartownika Henryka, ani łowcy pracujący, nikt z wartowników nie chce przyznać, że jest to sprawka zamieszkującej pobliskie lasy bestii. Dobra. Drodzy mieszkańcy, jak pewnie sami zauważycie, jesteśmy świadkami kolejnej fali uciekinierów szukających schronienia w naszej skromnej wiosce. Proszę was, byście traktowali wszystkich naszych gości z szacunkiem, zgodnie ze słowami gubernatora Morisa. Należy pamiętać, że są oni naszymi rodakami, uczyniliby nas to samo, gdyby to nasza wyspa potrzebowała pomocy. Dobra. Dobra, no ale... Pytanie, co to za bestia? Bo chciałbym im pomóc, ale musiałbym najpierw wiedzieć, co to za bestie ich tutaj męczą. A najchętniej to bym sobie zarobił jakiś hajsik. I uwaga, uwaga, kupił mapę w końcu. Bo ta mapa to zdecydowanie nam by się tu przydała. A z Oswaldem nie możemy tutaj nic, jeszcze Timo jest. Tego pierwszy raz tu chyba widzę. A nie, bo to jest ten nasz ziomek, dobra. Pierwszy raz go tutaj widzę, no to dokładnie, pierwszy raz go tutaj widzę, ale ogólnie nie pierwszy raz. No ale ten trunek skądś trzeba by było wziąć, tylko skąd go wziąć? Pinia? Co słychać? Dzięki twojej pomocy mogłam sobie trochę odpocząć. Zdecydowanie tego potrzebowałam. Nie ma sprawy. Chyba skąd ja mam wziąć ten trunek? A może dobrym pomysłem by było, jeśli chodzi o trunki, udać się na przykład, nie wiem, do karczmarza. No to tak na logikę w sumie. Nie wiem, czemu tego wcześniej nie zrobiłem, ale trudno. No cóż. Zobaczymy, czekajcie, zobaczymy. Rupert mnie nie interesuje. No może. Bastian. Zaglądał tutaj ostatnio ktoś spoza wioski. O, właśnie. Zaglądał tutaj ostatnio ktoś spoza wioski? Tak. Cała banda obcych przybyła ostatnio od strony wybrzeża. A oprócz nas? Od tygodnia nikogo nowego nie widziałem, z wyjątkiem jednego kupca. Jakiego kupca? Powiedz mi więcej o tym kupcu. Nazywa się Petra i z tego co wiem, należy do gildii. Sprzedaje różne towary od tkanin, broni, pozioła i przyprawy. W przeciwieństwie do handlarzy z miasta, jej ceny są wyjątkowo atrakcyjne, więc jeśli chcesz zaoszczędzić, powinieneś z nią pogadać. Teraz mi o tym mówisz? Mój brat zaginął. Mój brat zaginął. Wiesz może coś na ten temat? Wiem tylko tyle, co powiedział mi Wiktor. Powinieneś z nim o tym pogadać. Już z nim rozmawiałem. Liczyłem na to, że może dowiem się czegoś więcej od ciebie. Przykro mi, chłopcze, ale to wszystko, co wiem. Koda. Gdzie ją znajdę? Większość czasu spędza tu, w gospodzie. Mówiła coś o braku perspektyw i rychłym powrocie do miasta, ale jeśli się pospieszysz, może ją jeszcze złapiesz. Tylko szkoda, że teraz jak nie mam hajsu akurat, to będę miał odblokowany handel z nią, nie? Bastian, pokaż mi swoje towary. Iwo Jean. Dziedzictwo Arazolla. Sery byśmy dwa kupili. Czysty spirytus. Ognik. Miał być ognik? Poczekaj, jeszcze raz. Płata długu to była, nie? Tak, to miał być ognik, dobra. Pokaż mi swoje towary. Ognik. G. I jeszcze podejdźmy sobie do tej Petry, czy jak ona się tam nazywała. Może teraz będziemy mieć z nią faktycznie ten dialog. Hej, ty. O. Bastian wspominał, że jesteś handlarką i niedawno przybyłaś do wioski. Zgadza się, co w związku z tym? Nic. Niedawno zaginął mój brat. Nie widziałaś nic podejrzanego? Porwanie? W Silbach? Przecież tu się nic nie dzieje. To chyba najbardziej nużące miejsce na całej wyspie, a przynajmniej było do tej pory. Przykro mi, chłopcze, ale dopiero co dotarłam do wioski. Byłam zmęczona, więc udałam się prosto do łóżka. Lepiej dokładnie wypytaj tutejszych. Ludzie w wiosce widzą znacznie więcej niż chcą mówić. No to na pewno. Wróć do mnie za jakiś czas. Może akurat zainteresuje cię coś z moich towarów. No właśnie, pokaż. Jakie towary oferujesz? Aktualnie przeprowadzam małą inwentaryzację moich towarów, ale mogę zaoferować ci ten wspaniały pancerz kolczy. Idealnie nadaje się do walki z wilkami, ścierwojadami, jak i potrafi również ochronić przed ostrzem rozwścieczonej konkurencji. Kup pancerz. Lekki strój kolczy. Ja nie jest on lepszy od tego, co ja mam, szczerze. Nie jest on wcale lepszy od tego, co ja mam. On miał co? 15, 30, 15... A, on miał odwrotnie. On miał 15, 30, 15, 5, 5. A ja mam 25, 15, 25. Kurwa, to tamten do walki był lepszy. Tamten do walki lepszy. Ten troszeczkę gorszy. No trudno, no. Jeszcze wędrowny kupiec tutaj wylądował też. Pohandlujmy. Pałka z kolcami. Jakiś łuk. Bestiariusz zombie. Archolos sprowadzenie. Leczenie lekkich ran. Jaja ścierwojada ma. O, to te jaja ścierwojada w sumie bym sobie wykupił od niego dwa. Mogę mu sprzedać na przykład. Nie, nic ciekawego. Wiem, że mogę mu za jakąś dobrą cenę posprzedawać rzeczy. A widzę, że nic z tego. Dobra, sprzedamy mu trochę tego mięsa kopacza chociaż. No lipa trochę. Szczerze mówiąc, troszeczkę lipa. O, skórzany mieszek jeszcze mamy. No trudno. Trudno. A w skórzanym mieszku dyszka. No to nieźle, no. Mogło być lepiej, no ale cóż. Słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. No i zachęcam do wspierania mnie i mojego kanału. Przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!